Piotr Bąkowski, prezes Polskiej Federacji Kickboxingu, dzisiaj gościem klubu Fight Academy Ostrołęka. Witam serdecznie. Dzisiaj szczególny dzień dla klubu Fight Academy Ostrołęka, bo jak widać najmłodsi adepci kickboxingu będą przechodzić kolejne egzaminy na stopnie mistrzowskie. Tak, poprowadzę dzisiaj egzamin dla najmłodszej grupy u trenera Arka Ludwiczaka, który jest jednym z naszych trenerów Polskiej Federacji Kickboxingu. Osobiście nieczęsto prowadzę egzaminy, dlatego że praca działacza jest bardzo absorbująca i nie mam niestety czasu, aby przeprowadzać egzaminy młodych ludzi, zawodników, ale akurat w tym wypadku bardzo zależało mi na tym, żeby przyjechać, ponieważ stawiamy na przede wszystkim na rozwój najmłodszych grup wiekowych, a grupa tutaj u trenera Ludwiczaka naprawdę jest mocna, rokująca duże nadzieje i promująca sport dzieci i młodzieży. A przede wszystkim na to stawiamy w naszej federacji. No właśnie, nie po raz pierwszy gościsz w Ostrołęce. Byłeś już kilkakrotnie w klubie Fight Academy Ostrołęka. No jak widać właśnie kickboxing w naszym mieście ma się naprawdę dobrze. No oczywiście. Poza tym lokalny klub Fight Academy nie zajmuje się tylko kickboxingiem, a także innymi sztukami walki. Ociera się o MMA, ociera się o twarde formuły podobne do kickboxingu jak K1 Rules. Więc jest to bardzo wszechstronny ośrodek. Dlatego zawodnicy z tego klubu startują w naszych turniejach, w różnych konkurencjach, bo mamy różne konkurencje. Od najmłodszych po najstarszych, od ringu po maty, nawet po układy, formy, konkurencje sprawnościowe dla dzieci. No ale jak widać, kickboxing to taki bardzo fajny sport dla dzieci, aby w tym najmłodszym wieku, jak widać od 6 do 10 lat, rozpocząć swoją przygodę ze sportem i być w pełni sprawnym. Oczywiście, ja jako działacz i prezes jestem zdania, że po to są te zajęcia kickboxingu, żeby nie po to, żeby szkolić młodych mistrzów, bo często nie wychodzi to dzieciom i młodym ludziom na dobre, tylko właśnie po to, żeby ich nauczyć odpowiedzialności, pewnych cech charakteru, wytrwałości, pracy. Jeśli zostaną w sporcie, to w przyszłości będą zdobywali medale jako mistrzowie. I z takimi ludźmi, którzy mają takie podejście, staramy się pracować. Uważam, że zbyt duże promowanie młodego zawodnika w wieku 13, 14, 15 lat jako gwiazdy sportu nie jest tak bardzo korzystne jak uczenie młodych ludzi odpowiedniej postawy, która potem przyda im się w życiu. A jak ocenisz rozwój kickboxingu w naszym kraju? Polska ma mocne tradycje w kickboxingu. Widać to na turniejach międzynarodowych, gdzie Polacy wygrywają dużo konkurencji, zwłaszcza tych tak zwanych twardszych formuł, bo w formułach szybkościowych dominują Włosi. Bo to jeszcze stara tradycja z czasów szermierki, która Włochów się zachowała. Natomiast Polacy dobrze stoją boksersko, dobrze stoją w twardych formułach full contact, jak K1, więc uważam, że dobrze się prezentujemy. Zawodnicy z zachodu także, wychodząc do walki z Polakami, zawsze szanują nas jako przeciwników, są pełni obaw i to świadczy też o tym, że jesteśmy krajem, który stoi mocno w tej dyscyplinie. No można powiedzieć też, że młodzież ma bardzo dobry przykład w postaci nie tylko Arka Ludwiczaka, ale także Karola Łasiewickiego, który jest mistrzem świata i reprezentuje Fight Academy Ostrołęka mocno na arenie międzynarodowej. No tak, oczywiście. Już klub Fight Academy Ostrołęka wychował wielu dobrych zawodników. Co roku zawodnicy tego klubu jeżdżą także z nami na największą imprezę na świecie sztuk walki. Są to unifikowane mistrzostwa świata. Rozgrywki odbywają się we Włoszech. Bierze tam udział kilka tysięcy ludzi. I klub Arkadiusza Ludwiczaka regularnie bierze z nami udział. Kadrowicze, którzy pochodzą z tego klubu, reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Dziękujemy bardzo za rozmowę i zapraszamy po raz kolejny do naszego miasta.